Obiekty umieszczone w tekście. Wiemy doskonale, jak sprawić, by grafika znalazła się w tekście. Mianowicie poleceniem Ctrl-D lub Command-D na Macu umieszczam żądaną grafikę w tekście. I by ładnie wyglądała w towarzystwie tekstu, wybieram panel Text Wrap i ustawiam odpowiednie odległości między grafiką i tekstem. Jednak spójrzmy, że ta grafika, którą umieściliśmy, nie jest ściśle związana z tym tekstem. Ja mogę wziąć ramkę i po prostu ją przesuwać, a grafika zostaje w miejscu. Chciałabym sprawić tak, by grafika nie została w miejscu, tylko by wędrowała z tekstem, by zachowywała się tak jak drugi przykład lub przykład trzeci. Czyli jeśli ja bym tutaj wlewała jeszcze dodatkowy tekst, przesuwała gdzieś tę ramkę, to obiekt, który znajduje się przy tekście, również będzie się z nim przesuwał. Jest to tak zwany obiekt zakotwiczony. Obiekt, który stanowi znak tekstu. Przejdźmy do dokumentu bez obiektów i teraz, jeśli ja życzę umieścić moją grafikę w tekście, by wędrowała razem z nim, by przemieszczała się razem z nim, poleceniem Ctrl-D lub Command-D na Macu umieszczam ją w tekście. Tekst zniknął, dlatego że widzimy przeładowanie ramki, więc skrótem klawiaturowym Ctrl-Alt-C lub Command-Alt-C na Macu wyrównujemy ramkę do zawartości i widzimy, że nasza kolumna, nasza grafika znalazła się w tekście. Teraz, jeśli ja wstawię tutaj kursor przed moją grafiką i będę coś pisać, wtedy moja grafika będzie przesuwała się razem z tekstem, czyli grafika stanowi znak w moim tekście. Stanowi odrębny znak, który reaguje tak jak każdy wyraz, jak każda litera. I grafika jest w tym miejscu właśnie zakotwiczona. Ja będę dalej pisała, cokolwiek ona nadal się przesuwa. I jest to bardzo wygodna forma umieszczania grafiki w tekście. Symbolem tego umieszczenia jest kotwica. Jest to obiekt zakotwiczony. Drugim przykładem może być wstawienie do tekstu nie grafiki, a odrębnego tekstu do ramki tekstowej. Powołujemy ramkę tekstową, z klawiszem Shift wychodzi kwadrat i wpiszmy tutaj tytuł dzieła Quo Vadis oraz autora łamanie i Henryk Sienkiewicz. Teraz możemy wyciąć tą ramkę, mianowicie Ctrl-X lub Command-X na Macu i wkleić ją w miejscu, w którym chcę, by zaistniała w moim tekście dziełowym. Wyrównamy do zawartości. Przesunę nieco wyżej. I teraz my możemy już stylować naszą ramkę tekstową stylem akapitowym, który jest niezależny od mojego stylu akapitowego dzieła. Tak zróbmy. Wybierzmy z panelu style akapitowe nowy styl ramka zakotwiczenie. To jest nowy styl, ja go stworzyłam, zaraz opowiem o jego parametrach. Tutaj jedynie wstawię znak specjalny, który powoduje, że mój tekst ma dwa style. Jest to styl zagnieżdżony. Przesuwam wyżej, tak jest o wiele lepiej. Spójrzmy, jaki styl ustaliliśmy dla naszej ramki, dla naszego obiektu zakotwiczonego. Klikam podwójnym klikiem i wybieram podstawowe formatowanie znakowe. Tutaj dla całego tego tekstu w ramce wybrałam Kronos Pro Bold 10x14. Następnie wyrównanie mojego całego tekstu do środka. Wyrównanie również linii bazowych.
czyli będzie przyciągnięcie do wszystkich linii bazowych całego dokumentu. Następnie przejdźmy do Drop Caps and Nested Styles. Mamy tutaj styl zagnieżdżony. Stylem zagnieżdżonym jest styl pod tytułem Character Style 1, który będzie działał do momentu, aż ja wstawię znak końca mojego stylu znakowego. To jest koniec mojego stylu zagnieżdżonego. I teraz spójrzmy, jaki jest to znakowy styl. Wchodzimy do Character Styles i widzimy, że to jest ten styl. Klikam podwójnie i sprawdzam, jakie on ma ustawienia. W podstawowych formatowaniach znaku wybrałam Open Type All Small Caps, czyli kapitaliki. Kapitaliki, które zostały sformatowane przez projektanta pisma, dlatego wybieramy Open Type. To jest bardzo ważne i dla kapitalików, jak i dla wersalików, jeśli byśmy wybierali, musimy wybrać tracking odpowiedni, czyli światło. Zawsze kapitaliki i wersaliki rozświetlamy światłem o wartości od 10 do 50 tysięcznych firetu. Ja wybrałam 25 tysięcznych firetu. I to jest moje ustawienie stylu znakowego. Ja go nawet mogę podpisać jako styl zakotwiczenie kapitaliki. I klikam OK. I w ten sposób za pomocą jednego stylu akapitowego utworzyliśmy w sumie dwa style dla mojego obiektu zakotwiczonego. Stosowanie stylów zagnieżdżonych jest bardzo wygodne, bo właśnie mamy tylko jedno kliknięcie i od razu sformatowany akapit. W następnej lekcji opowiem więcej o obiektach zakotwiczonych. Będziemy wybierać różne formatowania.